Witam serdecznie w drugiej części spotkania w Olsztynie. Rozmawiamy sobie, tak jak i w innych miastach, tylko że w bezpośrednim doświadczeniu na sali, o postrzeganiu rzeczywistości i o komunikowaniu się z tą rzeczywistością, którą widzą detektory, czyli nasze oczy. Mówiliśmy sobie, tak szybko przypomnimy o tym, co była mowa, że rzeczywistość, której doświadczamy, jest jednorodna i że to my, jako najwyższa świadomość, podzieliliśmy się na siebie i inne części siebie. Wchodzimy w interakcje, w pewne różne zachowania i w pewne relacje. Komunikujemy się, zapomnieliśmy, że zawsze komunikujemy się ze sobą. Nie pamiętamy, że komunikujemy się ze sobą i zapominając, wchodzimy w takie nieświadome interakcje, gdzie włączają się emocje, żal, złość, pretensja, nienawiść, jakaś tam walka z kimś, żal do kogoś o coś, za coś tam, albo do siebie jakiś tam żal. Czyli w wyniku takich interakcji doświadczaliśmy słabej jakości życia, bo to, co wysłaliśmy do innych zgodnie z funkcją lustra, wracało do nas, bo wokół nas jest jedno wielkie pole energii, jedna wielka iluzja, która powinna służyć nam rajem na ziemi w ustawieniach fabrycznych, a w ustawieniach zawirusowanych, tak, bo został wgrany program do naszego umysłu, program dualny, jakaś koncepcja, że trzeba walczyć, uciekać albo coś zamiatać pod dywan, a to rodziło po prostu słabą jakość naszego życia. Naszym zadaniem jest w tej chwili obudzić się po tych wszystkich zasobach doświadczeń, które mamy z dotychczasowego życia, które może były mało smaczne, próbowaliśmy zmienić jakość tego życia, te wszystkie mało smaczne rzeczy, próbowaliśmy zmienić na lepsze, ale im bardziej napieraliśmy, to się nie udawało, bo my po prostu, nie znając zasady, trzeciej zasady dynamiki w życiu, walcząc z czymś, zasilaliśmy to. Im bardziej napieraliśmy, tym bardziej nam się to opierało. Im bardziej z czymś walczyliśmy, tym bardziej silne to było, z czym walczyliśmy, bo to my sami to zasilaliśmy. I chodzi o to, że postrzegając wszystko jako część siebie, przestajemy z kimkolwiek walczyć. W tej iluzji powracamy do postrzegania tego fabrycznego oprogramowania, że wszystko jest jednością. Wszystko jest ze wszystkim połączone, to my ja dla siebie, a ty dla ciebie jesteś najważniejszą istotą w swoim własnym hologramie życia. Tak? Ty jesteś najważniejszy i budujesz sobie raj na ziemi, ale nie poprzez walkę czy rywalizację z innymi częściami siebie, tylko budujesz sobie raj na ziemi poprzez obdarowywanie innych części siebie tym, co chciałbyś, żeby do ciebie wróciło, bo ta iluzja jest lustrem i żeby coś dostać, najpierw trzeba wysłać. Akcja i dopiero reakcja, tak? Dopiero jest potem odbicie w lustrze. Więc cokolwiek chcecie, najpierw trzeba to dać. Więc jeśli chcemy szacunku, to jak nie obdarujemy szacunkiem innych istot, a w szczególności nie obdarujemy szacunkiem tego, co jest nie do uszanowania, zachowań związanych z pijaństwem, oszustwem, kradzieżą, morderstwem. Nie ma czegoś takiego jak morderstwo czy kradzieże, tylko iluzja odgrywająca rolę kogoś, kto został okradziony, kogoś, kto został, czy ktoś, kogoś, kto odgrywa rolę okradającego z nas. To wszystko jest pewna iluzja, którą albo widzimy, albo doświadczamy też na własnej skórze. Tak? Po to tylko, żeby to ukochać, bo do naszego życia przychodzi wszystko to, co jest nieukochane i prosi o miłość. Więc pijak, jak przychodzi, pojawia się w naszym hologramie, to nie jest przypadek, tylko reprezentuje zjawisko pijaństwa, które było przez nas nieukochane, było wypierane, może walczyliśmy z tym w tym życiu czy w poprzednim i dopóki nie było to ukochane, to przychodziło, przychodzi i będzie dalej przychodzić. Natomiast zniknie i przestanie ciążyć w twoim życiu w momencie, gdy obdarujesz szacunkiem reprezentanta tego zjawiska. Tego, który się na dany moment nawinie, to jest reprezentant zjawiska. Jeśli przyjdzie podchmielony, uszanujemy go takim, jakim jest. Okażemy mu wdzięczność za odgrywane role. Za wszystko to, co uczynił i za to, co czyni teraz. Wdzięczność, bo gra, to jest część nas, która odgrywa rolę
musi się trochę natrudzić, nastarać, żeby najlepiej jak potrafi udawać tego pijaka, czy łajdaka, czy złodzieja i zaakceptować, uszanować, zaakceptować, okazać wdzięczność, ale zaakceptować to, że on ma prawo się nie zmienić. On ma prawo się nie zmienić. Bo dopóki my będziemy żądali, żeby iluzja się zmieniła, to jesteśmy w nocniku i podtrzymujemy pobyt w nocniku. My nie żądajmy od iluzji, od tego, co widzą nasze oczy, to to jest coś, co już jest odbite od lustra. Gdy żądamy, żeby się to zmieniło, to zasilamy i my sami siedzimy w nocniku. Dopiero gdy my przyjmiemy to jako swoje doświadczenie, które przychodzi, przyjmiemy z szacunkiem reprezentanta. Chociażby był podchmielony, najarany, niedomyty, tak? Albo by nas okradł, albo poniżył, albo wyśmiał. Gdy my odpowiedzialnie przyjmiemy jako swoje doświadczenie, część siebie, które odgrywa dla nas rolę, dla mnie rolę, czy dla ciebie rolę, tak? I skomunikujemy się, stawiając w pewien sposób granicę i akceptując, że jest taki, jaki jest i on ma prawo się nie zmienić. On ma prawo nadal być pijakiem, albo łajdakiem, albo narkomanem, albo oszustem. Dopiero wtedy on ma wolność wyboru, czy się zmieni, czy się nie zmieni. A dla was to już nie ma znaczenia. Gdy zaakceptowaliście, że się nie zmieni, to przynajmniej nie zasilacie go już od tego momentu, tak? Jak się zmieni, to dobrze, a jak się nie zmieni, to też dobrze, bo zniknie z waszego hologramu, bo wy akceptując go z tej linii życia przeskakujecie na inną linię życia, na wyższą linię życia o lepszej jakości, a on nie zmieniając się, czy to jest partner, czy pracodawca, czy ktoś z rodziny, on znika z waszego hologramu, a w to miejsce pojawia się ktoś nowy i jakościowo inny. Ja to nazywam nowe lepsze. Tak? Dopóki z tym starym reprezentantem zjawiska nieukochanego walczymy, uciekamy, pogardzamy, poniżamy, wyśmiewamy, żądamy, żeby się zmienił, to my zasilamy ten kontrakt i nie może przyjść nowe lepsze. Możemy się pozbyć tego reprezentanta. Tak? Pozbyć się. Uciec od niego, albo zastrzelić, tak? Ale znów przyjdzie nowy i w tym momencie jeszcze gorszy, tak? Bo jak my komuś gwałt uczynimy w formie krzywdy jakiejś, to gwałt się gwałtem odciska, wyślemy gwałt, no to co do nas wróci? To, co uczyniliśmy, tak? Jeszcze gorszy wariant niż był dotychczas. Także miejmy świadomość, że cokolwiek spotyka nas w naszym hologramie jest nasze i cokolwiek czynimy, do nas wróci. Więc czyńmy to, co chcielibyśmy, żeby do nas wracało. Będzie istotna nasza uwaga. Skończyliśmy sobie na punkcie czwartym, a właściwie tak nie do końca. Punkt czwarty, ta wielowariantowość. My jako źródło podzieliliśmy się na wszystko, co jest w polu, na siebie i na twoją dotychczasową linię życia. Tobą jest też lustro. A w tym lustrze wszystkie istoty, które widzą twoje oczy. Wszystko, co widzisz swoimi detektorami, czyli widzisz, słyszysz, to wszystko jest twoje, jest częścią ciebie. I ciebie egzaminuje. Tak? W momencie, gdy zdasz egzamin, czyli obdarujesz miłością, to znika i potem już przychodzi tylko sama miłość. Do momentu, gdy nie ukochasz wszystkiego, co jest nie do ukochania i nie uszanujesz tego, co jest jeszcze nieuszanowane w tobie, to będzie przychodziło, tak? A potem jak już to uszanujesz, to będzie przychodziło już tylko to, co jest ukochane. A na razie przychodzi to, co jest nieukochane i nieuszanowane. Więc tobą jesteś ty na tej linii życia. Masz do dyspozycji poprzez komunikację z lustrem, tutaj z tymi istotami, różne nieskończone ilości jakości życia. Te jakości życia dzielimy na dwie takie podprzestrzenie. Od 200 w dół, od odwagi w dół, przestrzenie niedostatku, narastającego niedostatku, narastającego cierpienia. Będziemy nazywali tę przestrzenie piekłem na ziemi, albo żeby łatwiej się było z tego wyplątać, to będziemy nazywali tą przestrzeń bardziej smakowicie i wonnie przestrzenią nocnika. Im większe emocje, im większymi emocjami komunikujemy się z częściami ciebie, im większymi emocjami komunikujesz się z częściami ciebie, tak będę to mówił, czyli które są twoim lustrem, tym zza lustra ściągasz do swojego życia materialnego, bo to jest przestrzeń falowa, to jest przestrzeń korpuskularna, to jest przestrzeń
tak zwanej rzeczywistości niejawnej, jak to niektórzy fizycy mówią, a to jest przestrzeń jawna. Twoje oczy widzą przestrzeń jawną i masz teraz jakość życia taką, jaką masz, która jest pochodną twojego postrzegania, twojej częstotliwości w sobie. To, co masz w sobie, taka jest jakość życia w przestrzeni jawnej. A za przestrzenią niejawną są wszystkie jakości życia, dosięgnięcia. Będąc zaprogramowanym na postrzeganie dualne, na walkę albo ucieczkę, lub też wypieranie, na komunikowanie się z emocjami, wysyłanie emocji do lustra, czyli wysyłanie niezadowolenia, żali, złości, pretensji, nienawiści, wkręcania we wstyd, w poczucie winy, to my ściągamy z funkcji falowej, niejawnej, do swojej funkcji materialnej, do swojego życia materialnego, ściągamy jakości życia, które były przedmiotem obserwacji, tak, naszej uwagi, gdzieś tam zarejestrowane były i zasilone były emocjami. Czyli zwracaliśmy uwagę na pijaka i baliśmy się go, albo mieliśmy do niego żal czy złość, albo żądaliśmy, żeby on się zmienił. To musieliśmy ściągnąć jeszcze więcej powodów do niezadowolenia, tak, do swojego życia. My sami z funkcji falowej, bo zgodnie z zasadą fizyki, że cząstki elementarne w polu, w tym polu, cząstki elementarne zachowują się zgodnie z zamiarem obserwatora, zgodnie z oczekiwaniem obserwatora, zgodnie z przeważającym przekonaniem obserwatora. Jak obserwator mówi, życie jest ciężkie, to pole mówi, tak jest, mój panie, już tutaj wyślij mi jeszcze emocje, żebym mógł ci szybciej, więc złość do pijaków, tak, bo to jest nieukochane, więc zaraz się pełno pijaków, w hologramie tego człowieka pojawia się pełno pijaków. Ktoś ma nienawiść do polityków i zaraz ciągle wszędzie widzi włączone telewizory czy mównice, gdzie są politycy i mówią coś, co to tego człowieka wprowadza w jeszcze większą złość. Ktoś ma negatywne przekonanie, nieukochane przekonanie do tego, do złodziei i będzie okradany wszędzie, tak? Wchodzi złodziejaszek do autobusu i on widzi tylko tego, które ma negatywne przekonanie, bo częstotliwości ich przyciągają. Gdy obok tego, co jest okradany, właśnie siedzi ktoś, kto ma ukochane i uszanowanie wszystkich części siebie i cały czas emanuje zadowoleniem i wdzięcznością do wszystkich za wszystko, już dawno przerobił ze złodziejami, to złodziej nie widzi go. Nie widzi. Tak jak w niebiańskiej przepowiedni, że znika ten chłopak. Czy tak jak ci, co w tych lockdownach nie nosili tych maseczek, ale mieli cały czas uśmiech na twarzy, też byli niewidoczni, tak, przez tych jakichś tam strażników. Więc taka jest mechanika działania tych naszych przekonań. Więc tak, cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z twoim zamiarem, z twoim przeważającym przekonaniem. Jak to przekonanie jest i wyrazisz jeszcze to przekonanie, wzmocnisz je emocją. Emocje to są stany takie od 200 w dół. Żal, złość, pretensja, nienawiść, wstyd, poczucie winy, apatia, ubolewanie, litowanie, tak? Jeśli to z siebie wyemanujesz, bardzo szybko ściągasz z funkcji falowej do swojego życia. Oglądasz telewizję, pasjonujesz się może albo programami pani Ewy Jaworowicz, tak? I przeżywasz to i opowiadasz sąsiadom, to wiedz, że przedmiot twojej obserwacji i wywołane emocje powodują, że ty już to ściągasz do swojego życia. To już jest w drodze, spakowane w drodze do ciebie. Jeszcze jak chcesz przyspieszyć dostawę, to jeszcze opowiadaj o tym sąsiadom, tak? Rozmawiaj o tym ze wszystkimi i dodatkowe emocje. To wtedy masz priorytetową przesyłkę. Ściągasz z funkcji falowej do funkcji korpuskularnej, czyli przestrzeni jawnej, przedmiot twojej obserwacji. Jak ktoś ogląda sytuację na froncie wschodnim, co tam się dzieje, kto wygrywa, kto przegrywa, ktoś ma złość do kogoś za coś, do Putina albo do Zeleńskiego, albo tam nie wiem do kogo, czyli będąc w dualizmie i generując emocje, to przedmiot obserwacji, jakim jest konflikt, przedmiot obserwacji, jakim jest wojna, przychodzi, im większe emocje, tym szybciej to przychodzi do mikrofraktalu tego człowieka i ma konflikt z mężem albo z żoną, albo z teściem, albo z teściową,
albo z sąsiadem, albo z kierownikiem w pracy, albo z pracodawcą, albo z jakimś urzędnikiem. Wiedzcie, że jesteście w 100% kreatorami swojej rzeczywistości. Z funkcji falowej ściągacie do funkcji materialnej, do swojego materialnego życia, wszystko co jest przedmiotem waszej obserwacji i tym szybciej ściągacie, im więcej emocji zainwestujecie. Tak? Więc bądźcie świadomi i odpowiedzialni za swoją uwagę i za stany emocjonalne, które mogą się pojawiać. Gdy się pojawią, emocja ma być nie lata trwać w was, tylko kilka sekund. Ma być dostrzeżona. Wiedzcie, że to umysł wkręca was w jakieś dualne koncepcje, tematy, informacje wam podsuwa. I dostrzeżcie umysł. A, widzę cię, łobuziaczku. Umysł to taki mały chochlik, tak? Kilkuletni chochliczek, który cały czas chce nas wciągać w różne tarapaty i na pola minowe, ale dostrzeżony już przestaje działać i wam szkodzić. Dostrzeż umysł, rozpoznaj te wszystkie myśli albo te zdarzenia jakieś tam i te myśli, które on ci podsuwa, żebyś się czegoś bał, żebyś się z czymś spieszył, o coś walczył albo przed czymś uciekał. Umysł cię wkręca, on ma być twoim sługą, ale jak cię wkręca i kupisz te informacje, on przejmuje nad tobą władzę, staje się panem, po mistrzowsku prowadzi cię w ten sposób, że doi energię, tak? Skupia twoją uwagę i wkręca cię w różne takie tam koncepcje i zabiera tobie energię. Rozpoznaj, w nic się nie wkręcaj, dostrzeż go, uśmiechnij się do części siebie, jakim też jest umysł, tak? Okaż wdzięczność panu Putinowi, panu Zełańskiemu, panu Bidenowi, panu tam jakiemuś komuś, bo to też jest część ciebie. I ten pan z kotkiem w Polsce, i ten pan, co podpisuje wszystko, i ten pan z długim nosem, to wszystko są części siebie. Odgrywa rolę najlepiej jak potrafi, tylko tak, dotychczas patrzyłeś na nich, patrzyłaś jak na kogoś, że oni coś źle dla ciebie robią i ciebie to denerwowało. Patrz na to jak na jedną wielką komedię. A potem już nie patrz w ogóle. Najlepiej wycofaj swoją uwagę. Tak, wycofaj swoją uwagę, ale jak przez przypadek zobaczysz u kogoś pana z kotkiem albo w telewizji, albo z długopisem, albo z długim nosem, to po prostu uśmiechnij się do niego. I to, co on mówi, straszy, bo takie jest jego zadanie, straszyć, tak, wkręcać w jakieś tam tematy, przestaje to na ciebie oddziaływać. Jesteś w oku cyklonu. Przestaje to na ciebie oddziaływać. Natomiast jak się boisz, to zaczyna to na ciebie oddziaływać. Im bardziej się boisz, im bardziej go nienawidzisz, masz do kogoś żal czy złość, tym bardziej to przedmiot jego retoryki, to co on straszy, to staje się twoją rzeczywistością. Więc nie kupuj obcej prawdy, jakiejś obcej informacji, żyj tylko swoimi prawdami i delektuj się życiem. I zaraz jeszcze dalej do tego przejdziemy. Więc tu są takie funkcje falowej za lustrem, jest nieskończona ilość dostatku cierpienia, od 200 w dół, dostatku cierpienia i nieskończona ilość dostatku radości, szacunku, wdzięczności, miłości, finansów, zdrowia, wszystkiego, co chcecie. Tu jest to samo, ale w niedostatku. Tu jest cierpienie, a tu jest błogi stan. Tu on narasta, a tutaj spada. To jest jeden wielki bank. Do tego subkonta logowaliście się po mistrzowsku do niedawna, do dzisiaj załóżmy. Login do tego hasła, do tego banku, tak zawsze macie loginy, login i hasło. Login do tego banku, z którego czerpaliście, a już teraz ufam, że przestaniecie czerpać pełnymi garściami. To było login, postrzeganie dualne, a hasło żal, złość, pretensja, nienawiść, wstyd, poczucie winy. I tego sobie nie notujcie, to jest już niepotrzebne, ten etap już zamykamy, a teraz zanotujcie sobie, że login i hasło do tego banku, gdzie wszystko, co najlepsze w dostatku, samo czeka, żeby móc wam służyć i o to nie trzeba walczyć. Tu walczyliście o okruchy z innymi częściami siebie śpiącymi. O okruchy, tak? A tu wszystko, co najlepsze, samo przychodzi, w najlepszych jakościach, samo przychodzi, bez walki. Jest towarzyszem w waszym życiu. To login i hasło tutaj. Login to jest postrzeganie jednorodne, a hasło to jest szacunek, akceptacja, wdzięczność, radość i bezwarunkowa miłość. Także to chciałbym, żebyście sobie zapamiętali, tak postrzegali i tym się komunikowali, logując się do przestrzeni dostatku i
poprawiając jakość swojego życia i ściągając z funkcji falowej poprzez uwagę i poprzez postrzeganie jednorodne i komunikację ze wszystkim, jak z samym sobą, żebyście ściągali z funkcji falowej do funkcji tej materialnej, jawnej czy też korpuskularnej to, co chcecie, żeby towarzyszyło wam w tym nowym życiu. Bo chciałbym, żeby ten dzisiejszy dzień, jeśli był jakiś dołek, to żebyśmy go potraktowali jako był, żebyśmy tutaj sobie na spotkaniu już przerobili z pewnymi reprezentantami pewnych zjawisk, które dotychczas wywoływali cierpienie u was, żebyśmy przerobili i przerobimy sobie tą pierwszą komunikację i wynauczeni tej formy komunikacji już z uśmiechem wrócicie do domu albo do pracy, skomunikować się i dać się przeegzaminować tym mistrzom, nauczycielom, którzy was egzaminowali, a może gdzieś z powodów jakichś programów, zapisów, może zapisów w ciele, bo może egzaminowali was tak mocno, że był to ból fizyczny albo psychiczny. Natomiast ufam, że uda wam się na nich inaczej popatrzeć i skomunikować. Istotna jest ta komunikacja, bo w momencie, gdy zakomunikujemy im, postawimy granice stanowczo, ale w łagodności, zakomunikujemy już stop, zakończymy kontrakt wdzięcznością, szacunkiem, akceptacją i miłością, z uśmiechem na twarzy, widząc w oczach tego człowieka samego siebie, kontrakt się zakończy, a wy w tym momencie, gdy się kontrakt kończy, przeskakujecie przeskokiem indukowanym z tej linii życia na tą linię życia, albo załóżmy z tej nocnikowej na coraz to lepszą linię życia. Z każdym zdanym egzaminem zmienia nam się linia życia i poczujecie to szybko po prostu, bo teraz się szybko dzieje. Można teraz bardzo szybko wyskoczyć, jak z trampoliny, wyskoczyć szybko z nocnika na fajne przestrzenie. No i najważniejsze, żeby wiedzieć, że nikt za was niczego nie zrobi. Ja jedyne, co mogę, to być dla was pewnym drogowskazem. Nie zrobię za was nic, ale przygotowuję i nakierowuję was na pewne postrzeganie i działanie, na pewną komunikację, żebyście ewentualnie, jak chcecie, sami coś zrobili. Więc za lustrem jest ta nieskończona ilość alternatywnych linii życia. Rzeczywistość fraktalna polega na tym, fraktal to pewna taka w uproszczeniu geometria, że na każdym poziomie mikro, średnim czy makro to jest wszystko to samo, ta sama geometria, te same zasady, jak na dole, tak na górze, jak na górze, tak na dole. Natomiast my, będąc w tym oddzieleniu tutaj i tu w tym przejawieniu, dotychczas jako oddzieleni, otwieramy oczy, budzimy się, widzimy wszystko i wszystkich jako siebie samego, zaczynamy obdarowywać. Chodzi o to, żeby pracę wykonać w mikrohologramie, w mikrofraktalu. Czyli jeśli jesteście w Olsztynie, to praca do wykonania jest nie na Wiejskiej w Warszawie poprzez uzdrawianie pana z kotkiem, pana z długopisem czy pana z długim nosem, albo nie tam gdzieś na froncie wschodnim, tych dwóch panów, co tam udają rolę, że się niby biją, tylko wasza praca jest do wykonania tu, w Olsztynie, jeśli jesteś z Olsztyna, w twoim domu, w twoim miejscu pracy, w twojej rodzinie jest do wykonania praca. I tobie jest potrzebna energia, żeby wykonać tą pracę i pewna świadomość, jak działają mechanizmy. Więc to wszystko otrzymacie tutaj na tym spotkaniu, wszystkie narzędzia i jak odbudować się energetycznie poprzez tylko proste zabiegi wycofania uwagi z rzeczy, z tematów, które dotychczas, gdy zwracaliście uwagę, to traciliście energię, czyli że byliśmy dojeni, tak? A teraz przestajemy dawać się doić, energia pozostaje przy nas i z tą energią, z taką mocą spotkamy się z naszym egzaminatorem i w łagodności stanowczo powiemy stop. Tak? W taki sposób, że ten kontrakt się zakończy. Tak? I już przestanie ktoś nam dokuczać jako pijak, jako łajdak, jako złodziej, jako ktoś, kto nas wyśmiewa, poniża, pogardza. To się bardzo szybko skończy. Więc do tego wszystkiego się przygotowujemy. Więc fraktal, w takim dużym uproszczeniu, działamy w świecie mikro, nie uszczęśliwiamy świata na zewnątrz. Nieważne, co się dzieje w Australii, nieważne, co się dzieje w reszcie Europy, nieważne, co się dzieje w Warszawie, ani za wschodnią granicą. Ważne, co się dzieje
istotne jest i do wykonania praca jest w Twoim mikrohologramie, w mikrofraktalu, tutaj, w Twoim miejscu. Więc tak, podsumowując, jesteś Ty, który podzieliłeś się jako najwyższa świadomość na siebie i inne części siebie. Ale to nadal, to wszystko, czy jasne, czy ciemne, to nadal jesteś Ty. Tak? I białe, i ciemne. I ta ciemna strona to nadal jesteś Ty. Z tej gry na dojenie energii nie da się wyjść zwycięsko, jeśli kogoś pokonamy. Da się wyjść zwycięsko, jeśli kogoś pokochamy. Tak? Z tej gry wychodzimy, jeśli pokochamy. Pokochamy tą ciemną stronę, bo to też jesteśmy my. Czyli pokochać swój cień, swoją ciemną stronę. Czy to są pijacy, czy łajdacy, czy to są politycy, czy to są reptylianie, masoni, nie wiem tam kto jeszcze, kapłani, to nadal to są części nas samych. Więc te wszystkie retoryki, a jest ich bardzo dużo, które mówią, że my tu dobrzy, a oni nam zagrażają, jeśli kupimy tą retorykę, bo często tam jest, najczęściej tak jest, że są jacyś oni, co nam zagrażają, to jest koncepcja dualna i idziemy prostą drogą do nocnika. Im więcej strachu włożymy, wygenerujemy, im więcej emocji, jakiejś złości, żalu do tych onych, co nam niby zagrażają, jako iluminaci, masoni, teraz Rosjanie, wcześniej Ukraińcy z rzezi wołyńskiej, jeszcze wcześniej terroryści, jeszcze kiedyś niedawno jakiś tam wirus, który nas zagrażał. Im bardziej my to zasilamy, tym bardziej jesteśmy w nocniku i nam to zaczyna doskwierać tą słabą jakością życia. Trzeba wyjść spoza tych wszystkich koncepcji, trzeba pokochać tą ciemną stronę, a wszystko to jest nami, trzeba sobie uświadomić, że jest nami, więc nie kupować żadnej koncepcji, że są jacyś inni, jacyś oni i nam zagrażają. Jak kupicie, to wiedzcie, że droga jest do nocnika. Trzeba uświadomić, to też jest część mnie, ukochuję, szanuję, wtedy mnie to nie dotyczy. Tak? Przestaje na mnie to oddziaływać, jestem wokół cyklonu, ale ktoś, kto z tym walczy, będzie zamieciony, będzie pokonany, bo będzie w cyklonie. Tak? Te podstawowe zasady fizyki, przypomnę, cząstki elementarne w polu zachowują się, czyli w tym lustrze wokół ciebie, zachowują się zgodnie z twoim przeważającym przekonaniem. Jak mówisz, że życie jest ciężkie, tak jest, mój Panie, dla Ciebie życie jest ciężkie. Jak ktoś mówi, życie mi, wszystko mi sprzyja, tak jest, mój Panie, dostarczam Ci coraz więcej doświadczeń takich, że Ci wszystko niby przez przypadek sprzyja, ale nie ma przypadków. To jest pochodna Twojego przeważającego przekonania. Nie ma przypadków, tak? Cząstki elementarne zachowują się zgodnie z intencją obserwatora. Zgodnie z zamiarem obserwatora, zgodnie z uwagą obserwatora. To, na co skupiasz uwagę, a wszystko na zewnątrz, systemy, ta ciemna strona chce, mówi się, że jak nie wiadomo o co chodzi i czego chce, to że chce twoich pieniędzy. Po części jest to prawda. Ona chce twojej uwagi, bo za twoją uwagą płynie twoja energia. Pieniądze to też jest twoja energia i twoje pieniądze też popłyną. Jako coś wtórnego, tak? Ale wszystko chce twojej uwagi, żeby mogła popłynąć twoja energia i twoje pieniądze. Więc nie dawaj uwagi temu, co nie chcesz, aby ciebie osłabiało i ograbiało. Więc tak, za uwagą obserwatora podąża jego energia, jego moc kreacji i namnaża w jego polu obserwacji przedmiot obserwacji. I miałem ostatnio doświadczenie z obserwatorem, namiętnym obserwatorem, namiętnym i emocjonalnym obserwatorem telewizji TVN i programów pani Elżbiety Jaworowicz. Nie chcę jej tutaj reklamować, tylko może w drugą stronę, żeby tego nie oglądać, bo jak się to skończyło? Ta obserwacja taka, że już rodzina nie chciała tego słuchać, tak? Więc ten człowiek tak umysł go wkręcał, że on zakładał słuchawki i ten wielki telewizor plazmowy oglądał, przeżywał, cały czas się ze strachu trząsł, tak, przeżywając emocje. I potem w rozmowach z sąsiadami, kolegami w pracy, ze wszystkimi mówił o przedmiocie rozmowy, czyli ponownie wskrzeszał tą uwagę i przeżywał znów emocje. Tak bardzo zasilił, że przyszło to do jego życia. I tak mocno zamiotło tym życiem, tak mocno, ale już się obudził ten człowiek. Już jestem po rozmowie wczoraj
z nim w pewnym sanatorium, gdzie są bardzo ograniczone ruchy tylko do pewnej przestrzeni, jednej celi, jednego pokoiku w sanatorium. I po prostu już zaczyna wychodzić, tak? Bo uświadomił sobie, że sam sobie to wszystko wykreował. Tak? Więc istotnym jest ta uwaga. Ta uwaga, żeby nie... Uwaga i emocje. Jeśli połączymy uwagę i emocje, to możemy sobie ściągnąć do życia to, czego nie chcemy. Ale jeśli połączymy uwagę i uczucia, to możemy ściągnąć do swojego życia dużo tego, co chcemy. Namnożyć, tak? Więc uwaga, uwaga, jeszcze raz uwaga. Czyli za uwagą obserwatora, każdy z nas jest obserwatorem, tak? I kreuje, kreował dotychczas nieświadomie, więc to, co kreowaliśmy nieświadomie, było takie, jakie było. Tak? A teraz, jak zaczniemy kreować świadomie, jakość życia zacznie się poprawiać. Za uwagą podąża nasza energia, nasza moc kreacji. System, który stworzyłeś, ten system egregoryczny, bo każdy z was jest twórcą swojego systemu, przez ciebie jest stworzony, ma cechę taką, że nie ma mocy kreacji. Musi ją od ciebie jakby, no nie tak ukraść, no ale przejąć twoją moc kreacji poprzez twoją uwagę. Więc system jak może, to daje ci takie narzędzia do tego, żeby twoja uwaga cały czas była skupiona na pewnych niskowibracyjnych, bo tylko w niskowibracyjnych stanach ty oddajesz swoją energię. A w wysokowibracyjnych stanach uczuciowych, tak, w uczuciach karmisz się energią, jesteś zasilany, doładowywany, a w emocjach rozładowywany. Tak, więc dostałeś telewizor, żebyś go oglądał, czy też pudelki, czy Facebooki, Interie, Newsweeki, po to, żebyś oglądał, przeżywał i żebyś dał się doić. A ty teraz już wiesz, że tobie to nie służy, nie sprzyja i już się wylogowujesz z tego świata. Nie chcesz namnażać tego, co oni jako część ciebie, która cię egzaminuje, przygotowuje dla ciebie do egzaminów. Więc tak, jeszcze raz, uczucia, emocje. Uczucia to są stany od 200 w dół, my wtedy zyskujemy energię, bo obdarowując wdzięcznością, szacunkiem, dostajemy tego więcej. O, przepraszam. Tak, tak, dobrze. O, bardzo uważni jesteście. Ja przez przypadek gdzieś tam się zapomniałem, ale cieszy mnie wasza uważność. Uczucia od 200 w górę. Takie stany w nas, które powodują, że my zyskujemy energię, bo świadomie obdarowaliśmy uczuciami i energią pańskie oko konia tuczy i to, co pięknie kogoś obdarowaliśmy, błogim spojrzeniem, błogim mówieniem, szacunkiem, wdzięcznością, akceptacją, odbite od lustra albo jak bumerang wraca do nas, pomnożone. Tak? I my rośniemy. Tak? Jedno i drugie rośnie. To jest taka fajna wymiana. Win, 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 win. Każdy jest zwycięzcą. Tak? Natomiast emocje to, gdy zaśniemy i mamy koncepcję dualną, że trzeba o wszystko walczyć, kogoś się tam bać, przed kimś uciekać i mamy żal, złość, pretensje, nienawiść do kogoś za coś, czyli do siebie tak naprawdę. Im więcej tego wysyłamy, czyli obdarowujemy tak naprawdę, tylko wraca do nas pomnożone to, czym obdarowaliśmy. Jeszcze więcej i to jest niesmaczne. Więc emocje, uczucia. Emocje jeszcze raz ściągają nas w dół, tracimy energię, uczucia ciągną nas w górę i poprawia się nasza jakość życia. Karma to jest tylko odbicie od lustra. To jest odbicie od lustra. To, co wysłaliśmy, to do nas wraca jako odbicie od lustra. Więc jesteśmy my i pole energii. W tym polu energii jest część rzeczywistości widzianej, którą widzą nasze oczy, uszy, dotyk, smak, węch, tak? My tymi detektorami mierzymy rzeczywistość jawną, odbitą od lustra. Nami jest też rzeczywistość niejawna, czyli falowa, w której są te nieskończone ilości alternatywnych linii życia pod przestrzeń niedostatku, narastającego niedostatku i pod przestrzeń narastającego dostatku. Ściągamy sobie to wszystko poprzez uwagę. Ściągamy zza lustra poprzez naszą uwagę i emocje to, czego nie chcemy, a poprzez naszą uwagę i uczucia to, co chcemy. I chodzi o to, żeby w tej chwili, gdy przychodzi jeszcze coś, co wysłaliśmy jako bumerang, no i wraca do nas. Tak?
Albo przychodzi ten pijak jako reprezentant zjawiska nieukochanego. Widzą to nasze oczy. My wyślijmy do lustra już teraz szacunek, wdzięczność, akceptację i miłość. Bo jak wyślemy złość, żal, pretensje, nienawiść, to namnożymy to. A wysyłając to, mimo że oczy widzą pijaka, łajdaka, śmieciarza, tak, kogoś, to wysyłając akceptację, szacunek, wdzięczność, miłość, to już się to rozpuści. I on jako lustro, od niego się odbije ten szacunek i wdzięczność i wróci do nas w jeszcze większej ilości powodów do szacunku i do wdzięczności, ale takich prawdziwych, żeby my będziemy uszanowani i będzie okazywana nam wdzięczność. Tak? Natomiast jak wyślemy pogardę, to my będziemy pogardzeni. Jak wyślemy szacunek i wdzięczność, my będziemy uszanowani i będzie nam okazywana wdzięczność. Tak działa ta mechanika. Wszystko jest nami, wszystko jest Twoje, wszystko jest Tobą, tak? I ci, co odgrywają te ciemne role, też są Tobą, przychodzą do momentu, gdy nie uzyskają tego ukochania, tak? Bo wszystko do Ciebie przychodzi, to, co ukochane nie jest, albo już jest ukochane i przychodzi pomnożone. Ale na początku, gdy jest nam jednak ciężko z czymś, to ciągle będą przychodziły rzeczy nieukochane. Jak pokochamy, to już znikają z naszego hologramu, a w to miejsce przychodzą już same cudowne jakości życia. Więc tak, podsumowując tą część, jesteś w 100% kreatorem swojej własnej rzeczywistości i Twoja uwaga zasila przedmiot obserwacji, kreowałeś dotychczas to, czego nie chciałeś, okazywałeś żal do kogoś za coś, uczyniłeś komuś coś, tak? Ja kiedyś tam przywaliłem komuś, czyli wysłałem do lustra uczynek, który nie był miłością, bo przywaliłem komuś na parkingu w samochód, w prawy błotnik, w prawy zderzak i w prawą lampę delikatnie zarysowałem, to potrzebowałem tego samego doświadczyć. Uciekłem z miejsca zdarzenia i tak samo miesiąc później tramwaj przywalił we mnie w prawą lampę, w prawy błotnik i w prawą tą lampę. I też kierowca tramwaju, mimo że się umówiliśmy, że podpisze mi oświadczenie do PZU o odszkodowanie, też z miejsca wypadku spieprzył, tak samo jak ja to uczyniłem miesiąc wcześniej w Toruniu. Potrzebowałem doświadczyć tego samego, co komuś kiedyś uczyniłem, co nie było miłością. Komuś, czyli sobie uczyniłem. Ten ktoś to ja, tylko nieświadomie. Tak? Zawsze wszystko wraca, cokolwiek innym częściom siebie uczynimy. I co uczynimy, a nie jest miłością, to do nas wróci i będzie prosiło o miłość. Jeśli mamy wokół siebie pijaka, to znaczy, że sami kiedyś w tym czy w poprzednim życiu byliśmy pijakiem, czy jakimś tam natrętem, czy złodziejem i teraz mamy takiego, co nam przynosi nasze własne plony. Możecie walczyć, ale wiedzcie, że będziecie to zasilać. Możecie go pokochać, uszanować, postawić specyficznie granice i kontrakt się skończy. I on albo się zmieni i będzie cudownym człowiekiem, takim jak chcecie, albo się nie zmieni i zniknie z waszego hologramu życia. Nie wiem w jaki sposób, ale po prostu zniknie, a w to miejsce przyjdzie tak zwane nowe, lepsze. Ktoś, kto po prostu zapełni tą przestrzeń i będzie cudowną istotą. Także mamy detektory do obserwacji rzeczywistości. Detektorem jest zmysł wzroku, smaku, słuchu, węchu i dotyku. A projektorem jest nasze serce i z tych dolnych pokładów albo z górnych, jak co wysyłamy, to tutaj ta czarna linia to jest ten poziom 200, tej poziom odwagi. Ja dzisiaj tutaj dużo będę mówił o pewnych mechanizmach, pewnych zasadach, dam pewne narzędzia, ale za was nic nie zrobię. I wy albo się odważycie, bo granica między nocnikiem a rajem na ziemi, granicą jest odwaga w zastosowaniu tego, co mówię, tych narzędzi, w sprawdzeniu tego, co mówię, albo w machnięcie ręką, wtedy nie przechodzicie, nie przekraczacie granicy i zostajecie w tym, co było. I ja szanuję każdy wybór, natomiast mówię to, co czuję, że mam mówić. Przedstawiam te zasady, tą całą mechanikę. I teraz jak poprawić jakość życia i nadal nawiążę do jednorodnego postrzegania albo dualnego postrzegania. Jak zrobić, żeby w życiu było lżej i też to powinniście szybko odczuć. To jest prosty wzór, prawo Ohma, który mówi, że opór w przepływie prądu elektrycznego jest wprost proporcjonalny do napięcia.
prądu, a odwrotnie proporcjonalny do natężenia. Ale ten opór, on może być też w życiu i ten opór w życiu to jest nie tylko opór, to jest też ból, trud, cierpienie, presja, tak? I jest jako ten opór. I jeśli tutaj sobie podłożymy w napięciu emocje, a wiemy, że emocje są wtedy, jak jest postrzeganie dualne, tak? To im większe emocje, im bardziej w koncepcjach dualnych siedzimy i wspieramy egregory, jesteśmy za tymi albo za tamtymi. W kwestii polityki, za PiS-em albo za Platformą, chociaż to jest jedna iluzja, to jest wszystko jedno. Natomiast wkręciliśmy się w jednych albo w drugich, jesteśmy za Ukrainą albo za Rosją, tak? Za Zeleńskim albo za Putinem, to jesteśmy w dualizmie, w wahadle, jesteśmy dojeni, nieważne za kim jesteśmy. Jeśli jesteśmy mocno związani na przykład z egregorem religijnym, załóżmy katolickim przeciwko, załóżmy, żydowskiemu, czy prawosławnemu, czy jakiemuś tam islamskiemu, to jesteśmy w egregorze, jesteśmy dojeni, tak? Po to są podtworzone egregory, żeby ludzie, bo to są dojarki energetyczne, żeby ludzie dali się doić z energii poprzez utożsamianie się z jedną albo z drugą stroną. Dualizm, tak? A my mamy być z innego poziomu. Wszystko jest mną. I ci prawosławni, i ci Żydzi, i ci protestanci, i katolicy, i tam jeszcze muzułmanie. Wszyscy są częścią mnie samego. Nie przywiązujmy się też do koncepcji narodowościowych. Nie utożsamiajmy się tylko z narodem polskim i z rasą białą, bo jesteście wszystkim i wszystkimi. Natomiast jak kupimy koncepcję Polaków albo nadkoncepcję pewną słowiańszczyzny, wy jesteście wszystkimi. Wszystkimi istotami, nie tylko wszystkimi ludźmi, białymi, czarnymi i czerwonymi, i żółtymi, i tam nie wiem jeszcze jakimi, ale też wszystkimi roślinami, zwierzętami, minerałami i przedmiotami. Gdy utożsamiamy się z częścią siebie, z częścią całości, tak, z częścią siebie, z częścią całości, to zawsze rośnie opór. Tu jest dualizm, a tu jest jednorodność. Gdy będziemy utożsamiali się z jakąś koncepcją dualną, z jakimkolwiek egregorem, opór w naszym życiu będzie wzrastał. I ja znam wielu ludzi mocno zaangażowanych, mocno gorliwych, albo w wierze katolickiej, w kościołach tam nadkatolickich, neokatechumenalnych czy innych, albo wyznawców też, czy Świadków Jehowy, czy zielonoświątkowych, czy innych protestanckich religii, czy też koncepcji różnych takich tam kursów cudów, czy ksiąg wiedzy. Im większa gorliwość, tym większe splątanie z egregorem i tym większa ofiara ze swojego życia na stole ofiarnym tego egregora. Im większa gorliwość. Natomiast jak ktoś taki wyluzowany, czyli idzie do kościoła, ale bardziej na rewie mody, trochę pogimnastyguje się, padnij, powstań, to też się da wydoić w tym rytuale, bo to jest ewidentnie rytuał dojący związany z niskowibracyjnym zachowaniem poczucie winy 30, tak? Natomiast nie jest tak wydojony jak ten, co jest gorliwy. Im bardziej gorliwy, tym bardziej splątany z egregorem. Zachęcam do tego, żeby wyjść z koncepcji dualnych, bo dualizm to jest cierpienie, to jest trud, to są choroby, to są nieszczęścia, to jest brak szacunku, brak miłości, brak wdzięczności. Coś się przejawi u tego człowieka jako duży opór, jako cierpienie, jeśli jest gorliwy w jakiejś koncepcji dualnej. Natomiast gdy my postrzegamy wszystko jako jednorodność, jako jedno ze sobą, tak, bo my jesteśmy u źródła wszystkiego, czyli jako jedno i emanujemy do wszystkich części siebie uczucia, wdzięczność, szacunek, akceptację, miłość, to co jest w mianowniku, to powoduje, że opór maleje, tak? Jak to, co jest w liczniku, im większe, to opór rośnie, tak? Opór jest wprost, cierpienie jest wprost proporcjonalne do emocji, a odwrotnie proporcjonalne do uczuć. Cierpienie jest wprost proporcjonalne do gorliwości w koncepcji dualnej, a cierpienie jest odwrotnie proporcjonalne do zaangażowania w świadomość jednorodną i przejawiania tej świadomości. I tak na koniec jeszcze szybciutko
odnośnie naszej uwagi. Gdzie jest nasza uwaga, tam jest nasza energia. Wszyscy chcą naszą uwagę. Zobaczcie, są częstotliwości harmonijne i nieharmonijne. I to, gdzie się karmimy, bo my się żywimy, to nie tym, co też tym, co jemy, co pijemy, ale tym, co patrzymy, co słuchamy, tym się żywimy. Tak? Częstotliwościami się żywimy i ściągamy te jakości, które są przedmiotem obserwacji. Przedmiotem obserwacji, jeśli jesteśmy na łonie natury, gdzie są częstotliwości harmonijne i jeśli my wyłączymy umysł, bo będąc na spacerze w lesie, my też możemy myśleć o tym, co tam się na froncie wschodnim dzieje, tak? Albo myśleć o jednym, czy o drugim, czy o trzecim panu, o tym z długopisem, o tym z kotkiem i o tym, co ma długi nos i mieć złość do nich, ale chodzi o to, żeby być taki wyluzowany i być wyciszony i uważnie tutaj, w tej przestrzeni. Tutaj się karmimy, tu są częstotliwości harmoniczne. Natomiast system mediów jest skonstruowany jako narzędzie do dojenia energii i on musi wysyłać z założenia niskowibracyjne informacje. I je wysyła, w 99,9% wysyła i was tym karmi. Pytanie, czy wy poprzez uwagę i obserwację to bierzecie. Gdzie się karmicie? Czy delektujecie się najdrobniejszą rzeczą w przestrzeni przyrody, motylkiem, kwiatkiem, źbełkiem pierwszym, korzonkiem czy kiełkiem, który wypuszcza, listkiem, ślimaczkiem, robaczkiem? Czy się tym delektujecie, zachwycacie? To was bardzo karmi i bardzo wzmacnia. Czy się złościcie na to, co ten czy tamten powiedział w formie celebryty, polityka, kapłana, jasnowidza, guru, jakiegoś tam nauczyciela? Gdzie się karmisz? Gdzie zyskujesz energię albo gdzie ją tracisz? Żebyś o tym wiedział, żebyś był uważny. Także tyle w tej drugiej części. Jestem wdzięczny za uwagę i do zobaczenia po przerwie.